Zdobyłem specjalny item, który sprawia, że mój dom może stać się niewidzialny. Wykorzystam go, aby trollować ptysia, aby myślał, że na mojej działce niczego nie ma, podczas gdy nagle pojawi się na niej ogromny dom. Jeśli jesteście ciekawi reakcji ptysia, oglądajcie cały odcinek nigdy do połowy. Wracamy w tych z tej pięknej wyprawy, jak żeby inaczej. Jezu, nie chce mi się już iść, tyle idziemy. No mi też się już nie chce, ale spokojnie, już wracamy i teraz możemy w końcu zacząć budować nasz domek, co nie? W końcu! Ja zrobię na pewno lepszy niż ty, jestem tego pewien, po prostu będzie najlepszy. Jeszcze się przekonamy. Dobra, ptyko, wybierz sobie działeczkę, ja sobie wybieram działkę, która jest tutaj, w tym miejscu, tutaj? Tak. Wiesz co, to ja może pójdę tam i ja zbuduję, wiesz co, dom na wodzie, będzie lepszy. Okej. Dobra, to ty, ptycho, idź, a ja zaczynam tutaj budowę w takim razie, pozdro. Dobra, to śmigam. Okej, a my, widzowie, patrzcie, co my tutaj odkryliśmy. LOL. Tutaj jest specjalny crafting, który przygotował mi jeden z mieszkańców wioski. I ten ptyś o tym nie wie, ale mam już ten itemek, który tutaj powstał. Patrzcie, jest to specjalny itemek, który powoduje, że możemy pojawiać i znikać nasz dom. Zrobiłem sobie w tym momencie creative, bo jesteśmy na świecie, w którym możemy go używać. I słuchajcie, postawię sobie jakiś prosty domek z desek. Patrzcie, uwaga, postawię taki domek z desek i zróbmy sobie, o, coś takiego, normalnie tutaj z daszkiem, nie jakiś duży, bo potem oczywiście zaczniemy budować jakiś prawdziwy, ale zobacz, jest taki domeczek, co nie? Tutaj ma jedno wejście, tutaj ma drugie wejście i on teraz znika! Wow! Tego domu już nie ma! Halo, owieczko, widziałaś gdzieś tutaj taki domek, który się pojawił? I nagle zniknął, nie? No to teraz patrz to, uwaga! Wow! Pojawił się ponownie! Jak to się stało, owieczko? Co nie? Haha! Widzowie, taki właśnie domek dzisiaj będziemy budować, ale znacznie ładniejszy, więc rozwalmy sobie to. Okej, zniszczymy. I zaczynamy teraz budować. Ptysia będziemy trollować tym, że niby nie mamy jeszcze domku wybudowanego, podczas gdy będziemy mieć ogromną willę już zbudowaną. Weźmy sobie w takim razie na samym wstępie, zbudujmy tutaj podłogę. Podłoga będzie nieco wyższa, normalnie do wejścia tutaj do naszego domku. Okej. Potrzebuję schody do naszej podłogi. O! O, pięknie. I uwaga, czy to znika? Znika, no to naprawdę działa. Dobra, zaczynamy budować w takim razie. I teraz tutaj powstaną... Ja coś... Ja słyszę, jakby kot gdzieś ginął, biedny kotek. Dobra, tutaj zaczynamy budować w takim razie z cegieł, ale tutaj zrobimy w taki sposób, patrzcie. Nasz domek będzie miał ceglane, tutaj o tak, tutaj tak. I tutaj będą jego takie fundamenty, będą jego ściany. To będzie bardzo fajny domek, widzowie. Na pewno wam się spodoba, więc oglądajcie koniecznie cały odcinek. O, villagerku! Co ty, villagerku, tutaj robisz? Ale słodziek, co? Dobra, idziemy dalej w takim razie budować nasze pierwsze tutaj rzeczy. No, właśnie. W taki oto sposób. I teraz tutaj to zakończymy takim czymś. Albo nawet powiem wam więcej, zrobimy tutaj coś takiego. Z tej strony domek będzie nieco bardziej wyciągnięty do przodu. I uwaga, czy to działa? Czy to znika? Tak, to naprawdę znika, ale kozacko. Dobra, i zaczynamy teraz budować tutaj pierwszą naszą ścianę. Patrzcie, w tym miejscu właśnie postawimy sobie nasze drzwiczki. Nasze drzwiczki będą wyglądały mniej więcej... Taki, o, co tu robi? Rudy ryc, co ty tutaj robisz, rudy koteczku? Rudy ryc, co ty tutaj robisz? Okej, tutaj będą drzwiczki do naszego domku i tutaj będzie, o, tak ładnie to wszystko zamknięte. Z tej strony postawmy sobie też oczywiście wykończenie naszego domku. O, zróbmy to w sumie w taki sposób, żeby było synchronicznie. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Okej, tutaj też tak zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczymy, kto wybuduje lepszy domek. Ja czy ptycho? Ptycho będzie przeświadczony, że ja jeszcze nic nie wybudowałem, ciekawe. A wiecie, co jest fajne? Że patrzcie, ten domek znika i ja mogę teraz wybudować coś nowego, na przykład coś takiego. I uwaga, ten domek pojawia się, a ten domek, uwaga, o, jest nowy, widzicie? Więc ja teraz zrobię tutaj taki sztuczny domek, który będzie myślał ptyś, że jest moim głównym domkiem. I kiedy on do mnie przyjdzie, to ja go stroluję, że ptycho, póki co to jest jedyne, co ja wybudowałem. Nie mam tutaj nic innego, ptycho. Ej, ty masz pewnie znacznie lepszy domek ode mnie. A potem bum, będę miał mega willę. Okej, patrzcie, to jest mój tymczasowy domek, widzicie? Okej, i on teraz zmienia się w taki kozacki. Znaczy ten kozacki, jeszcze nie widać go, ale będzie kozacki, patrzcie, iść! Okej, my w takim razie lecimy dalej, budujemy sobie tak, o, tu. O, nie, 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 ptycho idzie, dobra, zmieniamy to, o, dobra, zmieniłem, o, la, 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 ptycho, słyszycie, że chyba idziesz, ptycho, chodź. Czekaj, czekaj, czekaj.
Zobaczysz mój domek! Zobacz! Czekaj, ty to jest twój dom, żartujesz chyba? Jak żartuję? No zobacz, to jest mój domek tylko! Ale jesteś słaby! Co? Czemu słaby? Tylko co ci się nie podoba w moim domku? Ty jakąś lepiankę zrobiłeś, ja nie wiem. Ale domek by lepszy zbudował niż ty pewnie. Ale stary, ja go cały czas dobudowuję. Zobacz, tutaj postawię dwa bloki i od środka zniszczę dwa bloki, widzisz? I mój dom jest 100 razy lepszy niż twój. No to pokaż mi, jak wygląda twój dom. Na pewno nie jest lepszy od mojego, dobra, chodźmy, sprawdźmy. Jest jeszcze w budowie, co prawda, ale już zaczyna budować. Ej, dobra, i ty myślisz, że to jest lepsze od mojego domu, który powstaje? No na pewno, zobacz, ale patrz to, jak wygląda z tej strony, patrz. To wygląda jak moja fryzura. No w sumie trochę tak, trochę tak. Ale dobra, ty się nie śmiej z mojego domu, bo jeszcze zobaczysz, że będzie lepsze od twojego. Nie ma szans, przegrałeś już, ja już wygrałem ze zwycięzcą. Na pewno, to się przekonamy. Okej, Ptycho, idę dalej budować. No, pa, pa. Oj, widzowie, Ptycho jest za bardzo pewny siebie, bo teraz patrzcie, co zrobię. Uwaga! Mój domek! Jak widzicie, mój domek jest już znacznie bardziej rozbudowany, ale nadal nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, czyli ładnie. Na obecną chwilę wygląda fatalnie, ale my to wszystko zmienimy, ponieważ planujemy tutaj naprawdę zrobić to w fajny, nowoczesny sposób, a ma nawet taki może klasyczny, klasyczno-nowoczesny, o, coś w tym stylu. Tutaj będzie troszeczkę okienek, troszeczkę drzwi, jakieś, wiecie, fajne... Fajne rzeczy, fajne rozwiązanka. Więc my sobie tutaj to dalej budujemy. Ptycho niech sobie dalej myśli, że ma lepszy domek, mimo że nie ma lepszego domku, ponieważ ja właśnie jestem w trakcie budowy najlepszego domu na świecie. Właśnie tak, okej. Z tej strony to będziemy tutaj mieć jakieś ścianki, jakieś szyby na pewno i tak dalej, więc patrzcie, pierwsze piętro prawie już mamy zbudowane. Jeszcze tylko tutaj to wykończymy, okej, coś takiego. Wow, ej, to wygląda całkiem ładnie. Dobra, teraz czas na szkło, więc wpiszę sobie tutaj szkło, dobra. I budujemy dalej, patrz, zabudowuję to w ten sposób. Okej, pomyślałem sobie, że na zewnątrz dobrze będzie zrobić takie schodki. Tylko czy te schodki łapią się w naszym miejscu odbudowywania, więc bardzo fajnie, bo tutaj gdzieś jest granica tego odbudowywania właśnie. I patrzcie, te schodki naprawdę fajnie się tutaj wpasowują, wypełniają nam troszeczkę tutaj miejsce. Dzięki temu nasza budowla nie jest taka prosta, co nie? Taka słaba, zbudowana, nudna. Tylko troszeczkę jest tutaj faktycznie więcej ciekawych rzeczy dzięki temu. Więc dobudujmy sobie to do końca, potem zajmiemy się budowaniem drugiego piętra, widzowie. Tak, drugie piętro tutaj będzie również, więc będzie się działo. Myślałem również, żeby od przodu to troszeczkę wyciągnąć i wtedy to już w ogóle byłoby przekozacko, więc patrzcie, możemy tutaj postawić o cegły i coś takiego zrobić. O, ej, ten domek naprawdę ma ciekawy charakter. Tak mi się wydaje, że naprawdę może on kozacko wyglądać, dlatego dobudujmy to dalej. Ej, koteczku, mały koteczku, rudy ryc, weź mi stąd się przesuń, mordeczko, bo trochę mi przeszkadzasz. O, właśnie. Dziękuję bardzo. I patrzcie, w ten sposób to tutaj tak dobudujemy i będzie pasowało z górą. Uwaga, coś takiego i coś takiego. I teraz jak tutaj dobudujemy... Wow! Ej, kozacko wygląda! Z tej strony tylko miłe zakończenie zrobimy. Albo nawet patrz, pociągniemy to dalej. Okej. I spójrzcie, jakie tutaj będzie wejście. Jeszcze z tej strony też tak zrobimy. Okej. I powiem wam, że taki domek to ja bym nawet chętnie zbudował na Wojanowicach, bo wygląda przekozacko. Okej, dobudowałem to naokoło i patrzcie, jak ten domek wygląda. Ej, ładny! Taki domek w środku lasu idealnie się wpasowuje również właśnie w las przez to, że jest drewniany. Natomiast nie jest samo drewno, bo jest również tutaj cegiełka, która troszeczkę to wyróżnia, prawda? Okej, patrzcie. I dobudowałem to w tym momencie. Patrzcie, jaki kozacki dom! Okej, teraz musimy niestety wrócić do naszego poprzedniego starego domu, żeby coś tutaj dorobić, aby Ptycho myślał, że my dalej budujemy coś tak słabego, co nie? Więc dobudujmy sobie tutaj takie jakby niby drugie piętro. Stary, to będzie najbrzydsze drugie piętro, jakie widzieliście. Ale Ptycho będzie pewnie w szoku, jak zobaczy na ostateczny efekt naszego domku. Jak już wszystko będziemy mieli gotowe i wtedy w sekundę ten domek mu się pokaże. On będzie wtedy w szoku. Dobra, dlatego teraz jeszcze tutaj szkło sobie weźmiemy. I oglądajcie koniecznie cały odcinek, aby zobaczyć reakcję Ptysia, bo na pewno będzie śmieszna. Okej, pek, 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 pek. Okej, tutaj jeszcze zrobimy drabinkę, wiadomo, drabinkę na górę. Okej,
I okej, okay, i czekamy teraz na ptycha. O, dobra, słyszę ptysia. Siema, ptycho! Patrz, jak mi się daleko już udało to budować. No, nie. No Wojtek, no co ty w ogóle wyprawiasz? No nie żartuj sobie, ja myślałem, że ty będziesz dla mnie prawdziwą konkurencją budowania. Ja nie jestem konkurencją, a nie widzisz, jak ładnie wygląda ten dom? No przecież on wygląda jak jakaś latarnia morska, brakuje tylko jakiegoś, nie wiem, no, statku tutaj. No mordeczko, drugie piętro dobudowałem, co ci się tutaj nie podoba? No, powiem ci tak. Powiem tak, po tobie spodziewałem się czegoś dużo lepszego i powiem ci szczerze, że bardzo mi się nie podoba. No to wiesz co, jeszcze się zdziwisz, ja ci mówię, pójdzie mi znacznie lepiej. Lepiej chodź pokazać, co ty teraz zbudowałeś w ten czas. Ja teraz zacząłem się rozwijać i robię teraz na razie tylną część. Okay. Ja mam taki dom żółty, ale będzie fajny. Ale stary, nadal mi się wydaje, że twój domek jest gorszy od mojego prawdziwego domku. No co ty, nie no Wojtek, nie, no, przestańmy, no nie żartujmy, no co ty, prima aprilis. Pamiętaj, to już no, będzie no, ja mówiłem o moim prawdziwym domku. Aha. Jakim prawdziwym domku? No tym, co tam mam, właśnie. Nie tym, co jak? Ty. No tym, właśnie przecież tym. Przecież masz domek tutaj, no przecież widzę, no przecież widzę, że to jest domek, no. To jest prawdziwy domek, no. Patrz, patrz to, prawdziwy no domek, mogę tu wejść, mogę no tu jest, wejść. Jest, tak. I co to robią creepery? No właśnie, a ty masz creepery? No właśnie, nie masz creeperów. Nie mam, nie mam, no dobra, ale może mam ty schowane, że jak wejdziesz, to nawet buchniesz, co? Ej, może. Ja dobra, takie, ptycho, ja lepiej ty rzeczy. Idź zwijać, bo ja tutaj buduję dalej mój prawdziwy domek. Dobra, dobra, to to buduj swój prawdziwy domek, no. Do widzenia, papa. Ławi sobie, okej, okay, ptycho idzie dalej, a ja w takim razie zamieniam to, wow! I patrz, mój dom prawdziwy oczywiście tutaj dalej jest. Ptycho pewnie się zastanawiał, ej, jaki prawdziwy domek. A ja tutaj mam taki prawdziwy domek. Niesamowicie mocny, dobra. Trzeba teraz pomyśleć dalsze budowanie tego domku, drugie piętro. Okej, okay, widzowie, tutaj zrobiłem chyba już coś takiego. Wygląda to mniej więcej fajnie. Taka dobudówka na górze. I teraz tą dobudówkę chcemy zrobić w taki sam sposób jak na samym dole. Czyli taką pierwszą, o, tutaj coś takiego zrobimy. Patrz, no czy to, o nie, dobra, jednak to nie wygląda. Chociaż w sumie, widzowie, gdyby to zrobić nieco lepiej. Trochę od środka tutaj coś, okej, okay, coś takiego. Tutaj byłoby jakieś, o, coś takiego. Ej, to nie wygląda źle, widzowie. To nawet wygląda przyzwoicie. Jeszcze będziemy nad tym pracować, ale coś czuję, że jest w tym potencjał. Okej, okay, dobudowałem tutaj naokoło teraz to. Czy to wygląda w miarę przyzwoicie? Wydaje mi się, że o, tutaj trzeba będzie to zmienić. I w tym miejscu będzie szkło, tak. Ponieważ w tym miejscu normalnie byłoby jeszcze coś innego. O, w tym miejscu normalnie byłoby jeszcze drewienko, więc tak zróbmy jeszcze. Tutaj dodajmy drewienko, całą pierwszą warstwę, iż okna dodamy z drugiej strony, więc będzie to fajnie współgrało, będzie to ładnie wyglądało i wszystko tutaj będzie na pewno lepiej wyglądało niż u ptysia. Ptyś będzie w szoku, widzowie, zobaczycie. Okej, okay, i teraz szkło. Tak, szkło powinno być tu, ponieważ tutaj będzie coś takiego. I czekaj, tutaj gdybyśmy dali... O, czekaj, w sumie teraz tutaj by pasowało ceglane, o, ceglane schody, cegłowe schody są tutaj, tak, schody z cegieł. I teraz patrz, dajemy takie coś, tutaj dajemy coś takiego i na górze dalibyśmy cegłowe, o, pół bloki. I to chyba będzie ładnie tutaj pasowało, czekajcie, uwaga. O, coś takiego, słuchajcie, czy to pasuje, widzowie? Czy to pasuje? Czekaj. O! Ej, niezła chata, widzowie. Dobra, idziemy dalej to budować z takim zamysłem i z ceglanym właśnie dachem. To będzie, myślę, że wtedy idealnie tutaj. Nasz domek na obecną chwilę wygląda w taki sposób. No, wygląda potężnie. Teraz uwaga, znika. Jest coś takiego, jaki słabiak. A nagle się pojawia. Wow! Ale mocarny. Dobra, no i tak jak mówiłem, z tej strony gdzieś będą schody, które będą ten nasz domek kończyły. Coś takiego to by musiało być, okej. Okay. Coś takiego, czekajcie, pyk i myk, dobra. I tutaj by się dalej kończyło, chyba, coś takiego? Nie, to teraz źle wygląda. Wcześniej wyglądało lepiej. O, tak to by musiało wyglądać, tak. I teraz patrzcie, tutaj postawimy też takie schodki. Tutaj schodki, okej. Okay. I tu na górze musiałoby być ceglane, uwaga, czekajcie. Postawmy to w ten sposób, okej. Okay. A tutaj postawmy normalnie. O,
Drwieńko. I czy wygląda to dobrze? Wygląda to dobrze. Pasuje fajnie. O, nawet coś takiego dodałem, co jeszcze sprawia, że tutaj jest taki efekt wow. Ej, to jest willa, przyznajcie. To wygląda jak willa, ten domek. Fajne cegły są tutaj naprawdę połączone. Tak, no to połączenie ceglane jest niesamowite. Dobra, dlatego budujmy to dalej. Budujmy ten domek już do końca. I nie mogę się doczekać reakcji Ptycha, jak zobaczy, jak bardzo kozacko on wygląda. A Ptycho pewnie myślał, że to będzie coś słabiackiego. Oj tak, będzie w szoku Ptycho. Okej, idziemy tutaj dalej to tak dokończyć. Pokażę wam, jak to buduję dalej, bo w sumie to jest ciekawe. Ciekawy w ogóle ten domek wymyśliłem. Tak na szybko, widzowie, naprawdę. To było chwila, jak ja na to wpadłem i zacząłem to robić. Tutaj będzie oczywiście szkiełko znowu. Okej, z tej strony, tutaj też. Świetnie, tutaj brakuje szkiełka. No i od drugiej strony zaczynamy budowę. Tutaj też potrzebujemy szkła, żeby ładnie to działało. To trzeba zniszczyć i postawić tutaj, żeby podwójnie było. Tak. I widzicie, nawet jest symetrycznie, mimo że jakoś mega mocno tego nie wymierzałem. Tak mi się wydawało. Tutaj tylko jest troszeczkę inaczej, widzicie, z tej strony. A tutaj lekko inaczej, ale to raczej nie robi dużej różnicy. Ważne, że z zewnątrz wygląda przemocarnie. No i co? Lecimy teraz z cegłami, żeby tutaj to zakończyć. Lecimy teraz z drugą częścią tutaj tych cegiełek. Robimy je po prostu wyżej, żeby był taki troszeczkę spiczasty dach z takimi ceglanymi dachówkami, jak wiecie, jak normalnie są w domach. Uwaga, ładnie to wygląda. O, i to ładnie się też wpasowuje, te zaokrąglenia, wszystko, wszystko gra perfekcyjnie. Lecimy, ciągniemy to do samego końca, już jesteśmy blisko tutaj, żeby to zakończyć. O, lecimy tu. I tutaj ładnie zakończenie. I na samym końcu zostało nam już tylko dokończyć dach. Dach będzie właśnie taki krótszy, z pół bloków ceglanych. Sprawdźmy czy, tylko na początku, czy to wszystko znika na pewno, uwaga. Znika, okej. I uwaga, pojawi się. Pojawi się! Nie no, ten przycisk jest niesamowity! Ptyś będzie w szoku! Ptych, nadchodzi dla ciebie szok, mordeczko. Jak zobaczysz ten domek, to no, zobaczysz, będzie naprawdę kozacko. Uwaga, ostatnie bloki. Okej, ostatnie bloki zrobiłem. Z zewnątrz domek jest gotowy, uwaga. Znika, jest coś tak słabiackiego. Dobra, dobudujmy szybciutko, gdyby miał Ptysio przyjść, że tutaj wiecie, że budujemy dalej, że działamy nad naszą budowlą i zobaczymy jego przedostatnią w sumie chyba reakcję na to, co my tutaj zrobiliśmy. I pewnie będzie gościu, no normalnie w szoku. Patrz, jak to buduje. O, Wojtek, jesteś tu, halo, o, halo. Dobrze, dobrze trafiliśmy, widzowie. Ptycho, dalej pracuje nad moim domkiem. Tak, patrz, zobacz. Dalej. Ty jesteś ślimakiem. Jakim popatrz ślimakiem? Popatrz mi w oczy, popatrz mi w oczy i powiedz mi, czy jesteś ślimakiem. Ślimakiem? No zobacz, jak szybko to buduje. Pa. Wiesz, ty nic nie zbudowałeś w tym czasie, przecież tu nic nie ma. Wiesz, jak ja teraz ogromną chałupę zrobiłem? Ale wiesz, stary, no jak nic fajne. Nie ma nowego, no zobacz te ceglane bloki, to jest piękne. Właśnie, tak, zaraz będę dach dobudowywał, mordeczko. Nie obraź się, ale to nie należy do najpiękniejszych budowli. Ale ciebie stać na więcej, no. Ale co ty, gadasz? Jaki leniwy, ja zrobiłem najlepszą budowlę. Dobra, pokaż coś swojego. Zobacz moje, patrz Wow, ej, dobra, twoja budowla też jest przekozacka, no? Ptycho. Jeszcze w środku jest zrobiona, w środku mam bardzo ładnie. Ej, dobra, w środku będę patrzył później, ale lecę dalej budować, bo na pewno mój domek będzie bardziej prestiżowy od twojego. Nam czas się zaraz kończy, a ty już tyle budujesz, że masz zbudowane. Wiem, Ptycho, ja teraz zacznę się środkiem budowania zajmować. Wiecie, w środku. No dobra, zewnątrz dobra, to już ja poczekam. Dobra. Lecę. Widzowie, ale on jest w szoku, on cały czas myśli, że to jest jedyne, co wybudowałem, a teraz patrzcie na to, uwaga. Iś! Pojawił się niesamowity dom. I teraz musimy to bardzo szybko wykończyć, bo jak słyszeliście, Ptycho powiedział, twój czas się kończy, dlatego dobrze, jakbyśmy chociaż prowizorycznie to jakoś wykończyli, dali jakąś jedną dużą sypialnię, jakiś jeden pokoik, podzielili to na dwa piętra, no bo w końcu domek ma dwa piętra, więc spójrzcie, widzowie, kończę budować podłogę, więc całkiem sprawnie mi to poszło. Okej, tutaj kończymy. Pyk, 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 pyk. I pierwsze co, o, to jest pierwsze piętro, co nie? Musimy się nim porządnie zająć. Pierwsze co byśmy chcieli, to wiadomo, schody na górę. Myślę, że one byłyby dobre gdzieś w tym kierunku, dlatego sprawdźmy sobie, czy tutaj będzie w ogóle można wybudować schody. No właśnie, nie można by było, więc jednak rezygnujemy z tej strony. Chyba, że na środku je wybudujemy. O, to jest też myśl, dobra. Chyba, że z drewna. O, drewniane schody by tutaj pasowały. Dobra, schody będziemy w taki sposób tutaj budować. I po wejściu tu, o, pojawia nam się
Piękny nasz domek. Okej, drugie piętro raczej naszego domku. Tutaj brakuje tylko szkła, więc musimy szybko to zabudować. Okej, zabudowaliśmy. No i co? Nasze schody w takim razie tutaj już są zrobione. Natomiast zrobiłbym również tutaj... O, takie tutaj jakby... O, coś takiego. To wygląda dobrze. Ej, to wygląda dobrze, patrzcie. To wygląda bardzo dobrze. Wow, ale prestiżowo. Dobra, to jeszcze rozwalimy z tej strony to coś. Tutaj. I obudujemy to drewnem, żeby też było wiadomo, że tutaj zaczynają się schody. O, to nawet taki, patrzcie, znalazłem specjalny murek. Uwaga, czy ten murek będzie pasował jakkolwiek? Ej, on szczerze pasuje niesamowicie do tych schodów. Wow! Jaki efekt on robi po wejściu. Wchodzicie tutaj, macie takie kozackie schody. Dobra, można by było ten efekt pociągnąć na samą górę tutaj. Ho, ho! I z tej strony będzie łóżeczko. Tak, robimy tylko tutaj coś takiego. Okej. Coś takiego, ładnie. I tu idealnie pasuje łóżko, więc już znajdźmy je. Łóżko, pięknie. Weźmy sobie niebieskie, o, czemu nie niebieskie? Pięknie, ładnie będzie tutaj pasowało. O, zróbmy to w ten sposób. Może nawet takie potrójne. O, ale będzie prestiżowo, widzowie, z podwójnym łóżeczkiem, o to chodzi. I tutaj bym się troszeczkę pobawił. Tutaj bym zrobił coś takiego. Okej, może nawet tak. Albo czekajcie, przecież tutaj półpłytki by się idealnie nadawały. Mamy półpłytki, a raczej półbloki. Okej, zrobimy to w taki sposób. I teraz tutaj troszeczkę wyżej. Okej, tu troszeczkę wyżej. To możemy zabudować. I lecimy dalej z tematem. Tutaj tak, tutaj tak. Wow! Ej, dobra, pasuje to mocarnie. Jeszcze, o, dobra, tak to zabuduję. Z tej strony zbuduję z tego. Patrzcie, schody zrobię. Też takie do góry. Ty, no wykończenie też tego domku będzie perfekcyjnie i no ptyś będzie na pewno w szoku. Czekajcie, to jeszcze poprawię tutaj w taki sposób. Okej, cyk, cyk, cyk. I teraz zobacz, cyk, cyk, cyk. Jakie mocarne wyro, widzicie to? I idealnie tutaj widok na cały domek. O, tam zaraz pewnie jakoś ptysio będzie chciał do nas przychodzić, a my tu będziemy mieli to zrobione idealnie. Od środka też dobrze, chociaż to wygląda nieźle. O nie, zniszczyłem coś tutaj przypadkowo. Czekajcie, muszę to naprawić, okej. Okej, jeszcze tutaj. Okej, i jakoś, o nie, jakoś to, o nie, zepsułem. O, teraz zrobiłem git, naprawiłem. I pięknie, dobra, jak to z zewnątrz wygląda. Ej, no super, dobra, po wejściu jest coś takiego. I tutaj jeszcze tylko bym coś zrobił, tak na szybko, kuchnię jakąś. Mamy więc tutaj jakiś piecyk, jeden, drugi, tutaj na środku kocioł. Z tej strony można dać jakiś obraz, jeszcze jeden obraz, okej. Tutaj taka ściana obrazów, okej. Z tej strony też można coś posadzić, jakiś obraz, więcej obrazów, okej. Tutaj brakuje jakiegoś obrazu, świetnie, tu. Będzie dużo obrazu, bo to taki dom klasyczny, widzicie? O nie, nie chcemy dwóch takich samych, nie chcemy, halo! No właśnie, nie chcieliśmy dwóch takich samych. O, nie chcemy też obrazu na szkle, więc to musimy niestety odpuścić sobie. Czy gdzieś jeszcze tutaj, o, tutaj jeszcze pasuje obraz i tutaj, okej. Ładnie wygląda, jeszcze na górze by się jakieś obrazy przydały, więc postawmy to. Postawmy tutaj szybciutko jakieś... O, ja cię kręcę, ten wyglądał mocarnie, ale niestety zakrywał nam szkło, czego nie chcieliśmy. I uwaga, góra jest już praktycznie zrobiona. Jeszcze na górze bym zostawił tylko tutaj jakieś biblioteczki, wiecie o co chodzi, żeby tutaj było mądrze, co nie? Troszeczkę, okej, coś takiego. Fajnie to wygląda! I jeszcze tutaj postawimy jakąś biblioteczkę w sumie. Będzie to fajnie pasowało, okej, coś takiego. Tutaj też, dobra. I jeszcze tutaj. Dobra, ej, ładnie góra wygląda. Jeszcze tutaj w sumie jedna biblioteczka nikomu nie zaszkodzi. Dużo będzie czytania, co nie? Ładnie, dobra, schodzimy na dół. Na dole wracamy do naszej kuchni w takim razie. Stół do zakręć postawmy tutaj jeszcze. Dobra, tutaj postawmy kolejne skrzyny te do czytania. O, mam tutaj kilka pomysłów. Wziąłem sobie jeszcze piec hutniczy, żeby on tutaj sobie był. W tym miejscu, skoro to jest taka jakby kuchnia, to postawimy bardziej takie bloki, widzicie? Bardziej to będzie pasowało z tą kuchnią. W tym miejscu jakiś kocioł, tutaj jakiś stół rzemieślniczy, nawet dwa. Tutaj tak samo, żeby odzwierciedlało to z jednej i z drugiej strony. Postawmy znowu tutaj jakieś książeczki. Tych książeczek dobrze, jak będzie więcej nieco, żeby tutaj właśnie wypełnić troszeczkę tą przestrzeń. Wojtek! Ojej,
O, dobra, o, zmieniłem, Wojtek. zdążyłem zmienić. Co tam, ptycho? Koniec czasu, co ty, ile będziesz to budował? Koniec czasu? Mogę... No dobra, ja ci już pokażę mój prawdziwy domek, okej? Okay? Jesteś gotowy na prawdziwy domek? Dobra, poczekaj, muszę go zobaczyć od środka. No nie wiem, naprawdę mi się zdaje, Wojtek, dobra, że nie uda ci się wybronić po prostu, no masz sobie domek. Dobra, to poczekaj, okej, okay, czekaj, spójrz na to, okej, okay, widzisz to? Widzisz, nie? No widzę, i co? I teraz, okej, okay, odwróć się na 5 sekund tutaj, o, patrz sobie tu, okej? Okay? Dobra. No dobra, jesteś to gotowy? Dziwne, ale dobra, no. Uwaga, dobra, 5... Ale to ma być gotowe, bo ja nie wiem. 4... No. Zbiorę to, bo nie wiem, czemu to wypadło. 3... 2... No dalej, no o co ci chodzi, co ty zrobisz z tego, nie wiem, pałac jakiś? 1... I odwróć się, okej. Okay. Tycho, odwróć się. Zobacz. Co? To jest mój prawdziwy dom. O tym domu ci cały czas mówiłem, stary. Ale czekaj, bo ja mam z Witek, bo muszę okulary sobie kupić. Czekaj, bo co to ma znaczyć? Ptycho, to jest mój prawdziwy dom! O tym mówiłem! Jak to zrobiłeś? Przecież to był jakiś klocek, no. No po prostu był klocek jakiś. No ale to już nie jest klocek, bo ja nad nim pracowałem bardzo dużo. Oprowadzę cię. Czekaj, ja czegoś nie rozumiem. Ty w 5 sekund zbudowałeś taki dom, gdzie przez 40 minut budowałeś takiego klocka jak wtedy? Dobra, pokażę ci. Uwaga, jesteś gotowy? Ale co mi ty pokażesz? Dom znika za 3, 2, 1. Ale jak to znika? Co ty gadasz? Tycho. Sobie naprawdę? Naprawdę, dobra, uwaga, pojawia się. Daj mi to, ja też chcę. No proszę, pobaw się w tego. Uwaga. Klikam i znika. No znika normalnie, stary. Nie wystarczy kliknąć. Gadasz? Ładny, nie? Domek wybudowałem. Czy ty chciałeś mnie sprankować, czy strollować, czy co? No tak, to był jeden wielki troll, stary, ale i tak jestem ciekaw twojego domku. Pokaż mi swój, a potem pójdziemy do mojego i porównamy. Dobra, ale się tak złapałem na pranka, no niemożliwe. Chodź, ej, ale twój wygląda przykozacko tutaj, ładne te efekty, no, tutaj łódeczki. No, ja się starałem, bo ja tutaj żółty kulor lubię i sobie zrobiłem taki fajny. Ale ej, fajnie, podoba bardzo się. Ładnie, powiem ci, bardzo ładnie. O, jaka sypialnia, ładny, sypialnia ptysiola, wow. Tysiol, no to ja. Tysiol, to jakiś te... W krzynkach, ale mi się wydaje, że to ma taki typowy domek, że wszystko wiesz. Tutaj masz taki taras widokowy. Taras nawet widokowy zrobiłeś. Ja nie mogę czekać. I tutaj wejdź do mojej głowy. Jestem w twojej głowie, jest twój mózg! Oczytany mózg! Tyś to ciacho! O, żółty kolor. Fajne. No to są dwie rzeczy w moim mózgu, nie? To teraz zaprowadzam cię do mnie, do mojego domku. Akurat zaczęło padać, więc chodź. Tylko niestety jak zepsułem, to wszystkie obrazy spadły, więc wyobraź sobie, że tutaj były po prostu obrazy, co nie? Okej, dobra. Ej, coś takiego. Ten domek ma taki vibe takich domków właśnie z, kiedyś to się budowało. No jest taki, nie? Starodawny troszeczkę, nie? Ale tak, ale to jest właśnie super, bo właśnie tak się czujesz taki klimatycznie, jak grasz, wiesz, z kolegami, tak, na serwerze. Zobacz, o. No, wyrozumione. Ale to mi się podoba. No, ten efekt. Jest mega dobry. Czekaj, jak ty to zrobiłeś? To jest po prostu... Co to jest za blok? Właśnie nie wiem, jakieś schody, stare. Schody, mur z błotnych cegieł. Ej, to chyba z jakiejś nowych wersji, nie? Ej, tak. Ale kozacko to wygląda. Czekaj. Czy tu masz sypialnię? Widzę, tak, masz dużo książek. Co ty, czytasz te książki? A, no i oczywiście każdą. Tutaj jest kuchnia, stare. A tutaj jest kraina czytania. No i możesz sobie kraftować. Tak na szybko zrobiłem środek. Ty naprawdę bardzo lubisz czytać. Jesteś oczytany. A tak naprawdę to mój jest mój prawdziwy domek. Co ty robisz? To jest mój prawdziwy domek. Nie, widzowie, no powiem ci, to udało ci się mnie nabrać. Wybierzcie, widzowie, który domek waszym zdaniem jest lepszy. Ten ptysia, on jest taki bardzo kolorowy, też mi się bardzo podoba. Czy uwaga, Villa Wojana. No one jest w innym zupełnie stylu, więc moim zdaniem wygrywają oba domki, co nie? Tak dla mnie. Właśnie to, musimy przybić sobie piątkę, daliśmy 10 na 10! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.